Cześć! Mam na imię Agata i w dzisiejszym wideo opowiem Ci, jak zakochać się po 40. A może bardziej jednak o tym, jak tego nie zepsuć. I tak jak wszystkie moje filmy, ten także będzie oparty na moim własnym doświadczeniu. Na tym, co przeszłam i czego doświadczyłam. Dwa słowa o mnie. Po 40 zmieniłam swoje życie, wywróciłam je do góry nogami, zarówno to zawodowe, jak i prywatne. I dzisiaj mam tę przyjemność, że wspieram kobiety i mężczyzn w ich transformacjach podczas sesji indywidualnych, ale także programów grupowych. No dobra, ale przechodząc już do tematu dzisiejszego filmu. Jeśli chodzi o tą pierwszą część, czyli jak się zakochać, to w zasadzie chciałabym powiedzieć Tobie tylko jedną rzecz. Jedno takie zdanie, ale szalenie ważne. Bądź otwarta, otwarty, ale bez oczekiwań. Trudne? No, nie takie proste. Mam takie doświadczenie, że po pierwsze my chcemy, żeby samo się zadziało i że po prostu książę na białym rumaku podjedzie pod Twój dom pewnego pięknego dnia, czy też księżniczka się pojawi. Tak się nie stanie, więc rzeczywiście potrzebujemy się na te różne możliwości po prostu otworzyć. Wiem, że to banalnie brzmi, ale czuję, że potrzebuję to powiedzieć. Ale ważna jest ta druga też część, czyli bez oczekiwań. Bo też mam takie doświadczenie ze swojego życia, ale też z obserwacji moich klientów, że my bardzo byśmy chcieli i wytwarzamy przez to duże napięcie i dużą presję, że ja muszę z kimś być. Że potrzebuję natychmiast, już teraz w lipcu kogoś poznam. I sprawdź sobie, z jakiego w ogóle to miejsca wypływa. Bo to, że Ty tego chcesz, zwłaszcza jeśli jesteś sama albo bądź samodawna, to jest to naturalne. Tylko zobacz sobie, sprawdź sobie, z jakiego to jest miejsca. Czy to jest z tego miejsca, że jest mi w życiu super, ale fajnie by było z kimś dzielić. Czy z tego miejsca, że sam nie jestem kompletna, kompletny i że potrzebuję kogoś, żeby mnie dopełnił. O tym miejscu takich zranień i ran z przeszłości będę jeszcze mówiła w dalszej części wideo, w tej części, gdzie mówię o tym, jak tego nie zepsuć. Ale teraz tylko zaznaczam. Zobacz, z jakiego miejsca jest to, że chcesz. I powiem Ci, jak u mnie było. U mnie bardzo długo to było właśnie z tego miejsca dopełnij mnie, bo przecież ja sama, no to nie jestem kompletna. Potrzebuję mieć kogoś u swojego boku, żeby czuć się pełnowartościowym człowiekiem. I dopiero, to był taki mega przełomowy moment w moim życiu, który wydarzył się tuż przed tym, zanim poznałam mojego partnera życiowego obecnego. Ja potrzebowałam pogodzić się wewnętrznie z tym, że być może będę sama i że to jest ok. Robię taką pauzę, bo to ważny moment. Sprawdź w sobie, czy masz taką zgodę. Czy możesz z czystym sumieniem i ręką na sercu powiedzieć, mam swoją wewnętrzną zgodę na to, że być może będę już sama, będę już sam i to jest ok. Bo ja w momencie, kiedy to odpuściłam, tą presję, że muszę z kimś być, że muszę być w związku, dopiero jak to puściłam, powiedziałam, jestem sama i to jest okej. Ale tak wiesz, prawdziwie, prawdziwie, z serca, bez udawania, bądź szczera ze sobą, bądź szczery ze sobą, to dopiero wtedy pojawił się mój partner. Rozumiesz, o co chodzi? Wiem, że rozumiesz. Sprawdź to w sobie. Z jakiego miejsca tego chcesz? I otwórz się. Na różne możliwości, bo nie wiesz, gdzie tego kogoś poznasz. Ja akurat swojego partnera poznałam na Tinderze. Przyznaję się. Nie uważam, żeby to był powód do jakiegoś zakłopotania czy wstydu. I to w zasadzie tylko tyle. Otwórz się bez oczekiwań w tej pierwszej części, jak się zakochać. Ale teraz ta część dużo ważniejsza, jak tego nie zepsuć. Bo my wchodząc w te relacje już po 40, czy pirazy drzwi mówię, no tak nagrywam, bo ja sama jestem po 40, ale może jesteś tuż przed 40, albo jesteś po 50, wszystko jedno. Chodzi mi o to, że jesteś już dojrzała, dojrzały. Mamy już
pewien bagaż doświadczeń, jakieś związkowe historie za sobą, jesteśmy już mocno ukształtowanymi ludźmi. I dlatego chcę zwrócić Twoją uwagę na pewne rzeczy, kilka takich punktów, za chwilę Ci je powiem, żeby tego nie zepsuć. To jest kilka bardzo ważnych rzeczy. Pierwszą z nich jest to, uporządkuj swoją przeszłość. To jest niestety moje doświadczenie, ale myślę, że wielu też z Was, że my lubimy wchodzić w relacje, nie mając tak naprawdę tej przeszłości poukładanej, uporządkowanej. Albo jesteśmy świeżo po rozstaniach, albo może nie jesteśmy nawet świeżo po rozstaniach, ale te historie gdzieś cały czas w nas pracują i wywołują w nas emocje. Bo jeśli mnie zapytasz, kiedy relacja jest uporządkowana i kiedy Ty możesz sprawdzić w sobie, czy Twoje relacje z przeszłości są uporządkowane i naprawdę zamknięte, to możesz to sprawdzić poprzez to, czy czujesz spokój. Zamknij sobie oczy, zrób takie ćwiczenie. Zamknij sobie oczy, połóż sobie rękę na sercu i pomyśl o swoim ostatnim partnerze, ostatniej partnerce. Może to nie ostatnia, może to jakaś inna ważna relacja w Twoim życiu. I stań w swojej prawdzie i odpowiedz sobie na pytanie, czy czujesz spokój. Bo do mnie, uwierz mi, na sesje indywidualne czy w programach przychodzą osoby, ja to już mam, poczekaj, to takie słowo, przerobione, którego w ogóle nie lubię. Ja wolę słowo uporządkowane. Ja mam to już przerobione, uporządkowane to mam. Ale potem, jak w tej ciszy, w tym spokoju sprawdzamy sobie w sercu, czy tak faktycznie jest, okazuje się, że wcale nie. Że tam jest złość, że tam jest smutek, że tam jest żal, że tam są wyrzuty sumienia. Te emocje nadal tam są. I wtedy nie możesz powiedzieć, że ta relacja jest już uporządkowana. A jeśli ona nie jest uporządkowana, to będzie wpływać na Twoją nową relację, czy chcesz tego, czy nie. I będzie Ci bardzo ciężko tę nową relację budować, mając tę przeszłość niezamkniętą. Ja robię taki program dla osób, które chcą właśnie uleczyć swoje serce, zamknąć przeszłość, otworzyć się na nową miłość. Nazywa się Ulecz swoje serce i otwórz się na miłość. Zresztą w ogóle film o takim tytule Ulecz swoje serce i otwórz się na miłość, który bazuje de facto na tym, co robimy w programie, jest na moim kanale, więc jeśli jeszcze go nie oglądałaś, to serdecznie Cię do niego zapraszam. Nową edycję tego programu będę odpalała po wakacjach. Zostawię w opisie filmu link do landing page tego programu, więc jeśli jesteś zainteresowany, to możesz sobie zobaczyć, albo też po prostu możesz do mnie napisać wiadomość, maila, cokolwiek z zapytaniem, to ja na pewno chętnie odpowiem. To jest szalenie ważne. Zamknij swoją przeszłość, uporządkuj swoją przeszłość. Wejdź w nową relację z czystą kartą. Kolejna sprawa. Chyba nawet ważniejsza w zasadzie, może powinnam powiedzieć jako pierwszą. No ale powiedziałam, jak powiedziałam. Uporządkuj siebie. Bo zobacz. Jeżeli Ty po tych różnych doświadczeniach, być może trudnych, nie pochylisz się nad sobą, nie zagłębisz się w siebie, co tam się w Tobie w ogóle zadziewało, to zobacz, wejdziesz w nową relację znowu z tym całym bagażem doświadczeń, z tym bólem, z tymi zranieniami, z tymi ranami i znowu wejdziesz w nową relację, de facto nie będąc na nią gotowym. Rozumiesz, o co mi chodzi? My mamy całą masę przeróżnych zranień, przeróżnych programów, często z dzieciństwa także, które nabyliśmy w toku naszego doświadczenia. To jest normalne. Ja też mam całą masę tych doświadczeń. Ale dopiero, gdy zaczęłam naprawdę uczciwie zaglądać w siebie, co tam się w ogóle zadziało, co ja ze sobą niosę, jakie rany. Ważna rzecz, przekonania. Jakie ja mam przekonania na temat mężczyzn, relacji, związków, miłości? Co Ty myślisz o miłości? Że miłość jest dobra, czy myślisz, że miłość jest trudna?
że miłość boli, że mężczyźni oszukują, że kobiety są jakieś. To są nasze przekonania. Zresztą bardzo dobry film na temat pracy z przekonaniami też jest na moim kanale. Zapraszam Cię do niego. I teraz zobacz, jeśli Ty wejdziesz w nową relację, a jeżeli wchodzisz w relację po 40, to Ty chcesz, żeby to była Twoja ostatnia relacja. No tak czy nie? Ja mówię o moim partnerze, że jest moją ostatnią miłością. Ale jeżeli Ty tam wejdziesz z tymi zranami, z tymi zranieniami, z tymi programami, z tymi przekonaniami niewspierającymi Ciebie, to popełnisz te same błędy. Więc to jest druga ważna rzecz. Zajmij się sobą. Uporządkuj swoją przeszłość. I wejdź z innego miejsca wreszcie w nową relację. I ja doświadczam tego w mojej relacji, słuchajcie. W momencie, kiedy ja uleczyłam swoje serce, kiedy zamknęłam swoją przeszłość, kiedy skupiłam się na sobie i pracowałam ze sobą, ja weszłam z zupełnie innego miejsca w nową relację. Ja jestem inną kobietą w tej relacji. Dojrzałą, dorosłą. Ja już nie jestem tą małą, zranioną dziewczynką, która mówiła, zauważ mnie, zobacz mnie, pokochaj mnie, bo miałam tyle dziur w sobie. Ja jestem pewną siebie kobietą, która tak chce związku, ale to nie jest dla mnie gwarant szczęśliwego życia. Rozumiesz, o co mi chodzi? Wiem, że rozumiesz. Dobra, trzecia rzecz, bardzo ważna. Zaakceptuj partnera i zaakceptuj partnerkę taką, jaką jest, takim, jakim jest. Powiesz, no banalne, wiem o tym. Być może. Ale czuję, że potrzebuję to powiedzieć. Ja ostatnio przeczytałam gdzieś, przeglądając jakieś swoje notatki z kursu terapeutycznego, przeczytałam taką piękną definicję miłości, czym ta miłość tak naprawdę jest. Że miłość jest wtedy taka prawdziwa, kiedy zaakceptujesz w tym drugim człowieku każdą najmniejszą jego cząstkę i każde jego doświadczenie. Czy to jest proste? Nie. Czy myślisz, że ja pomimo tej świadomości, wchodząc w nową relację, byłam tak na wstępie otwarta na to, żeby tak zaakceptować mojego partnera takim, jakim jest? Nie. Zwłaszcza, że mój partner jest obcokrajowcem. Pochodzi z innego kręgu kulturowego. Uwierz mi, było to dla mnie trudne. Ale w pewnym momencie potrzebowałam zrozumieć i zaakceptować, że jeżeli ja nie akceptuję jakichś nawet jego małych kawałków, to nie jest prawdziwa miłość. Tak samo jest z miłością do siebie. Jak my nie akceptujemy jakiegoś kawałka siebie, jakichś swoich doświadczeń, to nie możemy powiedzieć, że kochamy siebie. Taka stawka trochę nie na temat, ale okej. Kolejna rzecz, o której chciałabym Ci powiedzieć, to jest radykalna szczerość. Radykalna szczerość. Wchodząc w relacje po 40, jako dojrzali ludzie, no nie ma opcji. Będzie, wiecie, bagaż doświadczeń. Cała masa, którą tam ze sobą niesiemy. Być może będą rodziny. Tak jest w moim, jest i było w moim przypadku, tak? Że są byli partnerzy, są dzieci, moje, twoje. Jeżeli w ogóle temat patchworkowych rodzin Was interesuje i układania tej rzeczywistości w tych patchworkach, to dajcie mi proszę znać w komentarzu, bo ja mam spore doświadczenie, więc jeżeli ten temat Was interesuje, to też mogę takie wideo nagrać. I teraz zobacz, to już nie jest taki układ, że jest mama, tata i dzieci, tylko może być tak, że jestem ja, że jest mój partner, że są jego dzieci, są moje dzieci, jest jego była partnerka, jest mój były partner i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz bez tej radykalnej szczerości będzie bardzo ciężko tę rzeczywistość poukładać. I co ja mam na myśli, mówiąc radykalna szczerość? Bo wiecie, to jest też moje doświadczenie, ja mówię o sobie. Ja udawałam, że pewne rzeczy są dla mnie okej, no bo ja się muszę poświęcić dla relacji, prawda? Muszę pójść na milion kompromisów, żeby relacja była dobra. Ale efekt jest taki, że przekraczałam siebie. I w pewnym momencie frustracja była już tak głęboka, no że, wiecie, wybuchało.
się, że potrzebujesz odpuścić wiele rzeczy, wchodząc w relacje w dojrzałym wieku, gdzie być może właśnie całe to otoczenie takie, jest takie, no to już bardziej skomplikowane, tak? Oczywiście, że potrzebujesz pewne rzeczy odpuścić, potrzebujesz zgodzić się na pewne rzeczy, które być może tobie się super tak nie podobają, ale też nie zatrać w tym siebie. Być może, rzucam przykład, twój partner ma małe dzieci, a ty już masz starsze i trochę cię męczy, jeżeli spędzasz cały weekend z małymi dziećmi. I to nie oznacza, że coś jest z tobą nie tak, albo że jesteś po prostu niedobrą partnerką, ale może potrzebujesz trochę czasu na osobności, ale potrzebujesz to temu partnerowi powiedzieć. Że słuchaj, przepadam za twoimi dzieciakami, ale generalnie to w weekend ja też chciałabym mieć trochę czasu dla siebie, więc albo wy wyjedźcie na przykład, zróbcie coś tam, albo ja sobie gdzieś pójdę, gdzieś pojadę. To jest jeden oczywiście tylko przykład z miliona różnych sytuacji, które się mogą wydarzyć, ale chodzi mi o to, żebyście byli ze sobą szczerzy, radykalnie. Ale oczywiście wiecie, mówimy to nie z tego miejsca złości, a bo te weekendy z tymi twoimi dziećmi, nie z tego miejsca, z miejsca miłości. Z miejsca komunikatu ja potrzebuję trochę spokoju w weekend. I szczególnie w tych dojrzałych relacjach ta radykalna szczerość jest szalenie ważna. I ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, w zasadzie to są takie dwie rzeczy, to jest spokój i luz. Słuchajcie, bez tego nie pójdzie. Bo my jesteśmy już tak bardzo ukształtowani w tym wieku dojrzałym, że bez odrobiny luzu i bez dużej ilości spokoju takie relacje tworzyć po prostu bardzo trudno. Medytuj, wyciszaj się, cokolwiek, rób te metody, które tobie odpowiadają, żeby się trochę uspokoić i wyciszyć. Jak zacząć medytować, jest film na moim kanale, zapraszam cię do niego. Ale też rzuć trochę na luz. Mam takie poczucie, że my tak strasznie serio wszystko traktujemy. W ogóle życie takie strasznie serio traktujemy. Poczucie humoru i luz to jest coś, co bardzo często mnie w mojej relacji i mojego partnera po prostu ratuje. Bo inaczej byśmy zwariowali. I na sam koniec chciałabym ci powiedzieć jeszcze dwie rzeczy, które chyba sobie rano medytowałam nad tym, co chciałabym tobie dzisiaj powiedzieć. I przyszły takie do mnie dwie rzeczy, które nie do końca są związane może z tematem, ale ponieważ przyszły, to mówię. I pierwsza rzecz, którą chciałam ci powiedzieć, to jest to nie twoja wina. W mojej pracy z ludźmi podczas sesji indywidualnych czy grupowych spotykam się bardzo często z tym, że my siebie sami obwiniamy o to, że nam się relacje porozpadały, małżeństwa się porozpadały, że jestem od dawna sama, bo jestem taka, bo zrobiłam to. I dlatego dzisiaj chcę ci powiedzieć, to nie twoja wina. To nie twoja wina, że się wychowałaś w takim środowisku, w jakim się wychowałaś, że nasiąkałaś całe życie jakimiś przekonaniami i jakimiś programami. Po prostu było tak, jak było. Zaakceptuj to. I druga rzecz, którą chciałabym tobie powiedzieć, to jest nie mogłaś inaczej, nie mogłeś inaczej. Bo to jest znowu. Właśnie takie osoby, które przychodzą po iluś tam relacjach albo które są od dawna same, mówią, a wtedy mogłam zrobić inaczej, wtedy mogłem powiedzieć tamto. Nie mogłaś, nie mogłaś. Po prostu na tamten moment swojego życia nie umiałaś, nie umiałeś inaczej. Twoja świadomość w tamtym momencie była inna. Zrobiłaś tak, jak umiałaś najlepiej, zrobiłeś tak, jak umiałeś najlepiej. Bo to się cały czas przewija. Gdybym wtedy coś zrobiła, gdybym wtedy coś zrobił. Mogłam wtedy, nie mogłaś. Nie mogłeś. Przyjmij to i zaakceptuj, że było tak, jak było. I że teraz znowu przychodzi mi coś, czego nie miałam mówić, ale ponieważ mi przychodzi, to powiem. Jesteś właściwa taka, jaka jesteś. Jesteś właściwy taki, jaki jesteś.
myślę, że to jest bardzo dobry akcent, żeby zakończyć to wideo. Jeśli film był dla Ciebie ciekawy, pomocny, zostaw łapkę w górę. Jeśli chciałabyś podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami, opiniami, to zostaw komentarz. Ja zawsze z ogromną przyjemnością je czytam i zawsze na te komentarze odpowiadam. Jeśli czujesz, że sesja indywidualna ze mną to jest coś, czego chcesz czy potrzebujesz, to zapraszam. Szczegóły są w opisie filmu i tak samo w opisie filmu są szczegóły na temat tego mojego programu Ulecz swoje serce i otwórz się na miłość. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia kolejnym razem.